Witam jeszcze raz serdecznie na drugiej części nabożeństwa. Mamy dzisiaj piękną pogodę, oby utrzymała się do końca dnia sobotniego. Zawsze to jest dobry czas, można się udać na spacer w przyrodę, podziwiać stworzenie Boże. Dzisiejsze kazanie Słowa Bożego nazwałem dzieci. Tak po prostu dzieci. Chciałem powiedzieć coś więcej o dzieciach. Dzieci towarzyszą nam na każdym kroku w naszym życiu. Mamy je w domach, mamy je w rodzinach, w sąsiedztwie. Dzieci również mamy w zborach. Są one na wyciągnięcie ręki. Dzieci możemy zobaczyć, dzieci możemy dotknąć, ale najczęściej dzieci możemy usłyszeć. Tak, usłyszeć. Mały człowiek zazwyczaj jest głośny i przenośny. Niektórzy mówią, małe dzieci, mały kłopot. Duże dzieci, duży kłopot. Inni idą jeszcze dalej, mówiąc, małe dzieci to są takie kochane, że chciałoby się je zjeść. A kiedy dorosną, to żałuje się, że się ich nie zjadło. Kiedy rodzą nam się dzieci, kiedy przychodzą na świat, już nic nie będzie takie samo. Zanim zostaniemy rodzicami, już na początku jest problem. Jakie imię nadać naszemu dziecku? Po rodzicach, po dziadkach, a może po kimś sławnym? Gdy urodzi się nasze dziecko, jakie pierwsze słowo wypowiedziało? Żonie zdaje się, że to brzmiało jak mama. Ale z kolei mąż gdzieś tam siedząc z tyłu słyszał, że to bardziej przypominało słowo tata. Gdy przyjedzie dziadek z babcią, pytają i co, i jak? Mówi już coś? Mówił? Tak, mówił. Kiedy przyjedzie babcia z dziadkiem? Cały dzień o to wypytuje. Kiedy nam się urodzą dzieci, już nic nie pozostanie takie samo. Jednak niektórzy chcą mieć dzieci, ale z różnych przyczyn tych dzieci mieć nie mogą. Wiemy, że jest w naszych czasach tak, ale nie tylko w naszych czasach, bo dowiadujemy się również o tym z Biblii. I tak żona Elkany, Anna, będąc bezpłodną, modliła się do Boga i Bóg sprawił, że w późnym wieku urodziła Samuela. Abraham i Sara tak długo wyczekiwali potomka i również pojawił się Izaak. Z kolei Elżbieta, żona Zachariasza, będąc bezpłodną, w podeszłym wieku urodziła Jana Chrzciciela. Znamy te przykłady z Biblii. Gorliwe modlitwy tych osób zostały wysłuchane, zostały nagrodzone. Chcemy mieć dzieci, chociaż wiemy, ile trudu, ile nieprzespanych nocy, ile wyrzeczeń, ile łez może być naszym udziałem. Skąd się to w ogóle wszystko wzięło i dlaczego tak jest? W pierwszej Księdze Mojżeszowej, tam w pierwszym rozdziale i wersety 27-28 czytamy słowa i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich i błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. W liście apostoła Pawła do Efezjan, tam trzeci rozdział, wersety 14 i 15 czytamy. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział i werset 9. A wy tak się módlcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Tak, Bóg ma swoje dzieci. Bóg jest Ojcem i jest Stworzycielem. Nasz Bóg chciał mieć dzieci, pomimo tego, że wiedział, ile te dzieci bólu, problemów i cierpienia Jemu
przysporzą. Jest również tak, że nasz Bóg nie jest jak człowiek, który gdzieś tam czasem zapomina o swoich dzieciach. Bóg jest Ojcem, który nie zawiódł, który nie zawodzi i Bóg jest Ojcem, który na pewno nas nie zawiedzie. Pan Bóg chce nas przeprowadzić przez nasze życie i chce nas ochronić od złego. I również Pan Bóg chce, żeby Jego dzieci były jakie? Pan Bóg chce, żeby Jego dzieci między innymi były posłusznymi dziećmi. Tak. I my również tego pragniemy od swoich dzieci, pragniemy posłuszeństwa. Dlatego w Księdze Samuela czytamy takie słowa, tam 15 rozdział, 22 werset. Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. W Księdze Izajasza natomiast 1 rozdział i 19 werset czytamy słowa: jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Tak. I my tego samego chcemy od dzieci. Chcemy, aby były nam posłuszne. A gdy będą nam posłuszne, to pozwoli im to w życiu uniknąć wielu, wielu niebezpieczeństw. Jednak gdy te dzieci dorastają, są już starsze, to zaczynają dokonywać własnych wyborów i to niekoniecznie wyborów zgodnych z naszą wolą. A wtedy, jak im coś nie wyjdzie, nagle odnajdujemy się i mówimy: a nie mówiłem ci, a nie mówiłem ci. Jest niestety tak, że nie tylko nasze dzieci, ale i my sami, dorośli, uczymy się na własnych błędach. Niestety na cudzych błędach rzadko, a byłoby nam w życiu łatwiej. Byłoby nam w życiu dużo łatwiej. Chcemy dla naszych dzieci jak najlepiej, a posłuszeństwo jest właśnie tym, co pozwoli uniknąć im w życiu problemów. I od dziecka w zasadzie powinno wymagać się, aby takim dzieckiem posłusznym było. I tak zaprowadzamy nasze dziecko pierwszy raz do żłobka, do przedszkola, oczy mokre, łzy na policzkach. I co mówimy wtedy? Mówimy: bądź posłuszny, słuchaj Pani. I tak zostawiamy nasze dziecko pierwszy raz samo. Jesteśmy z jednej strony dumni, że zostało, a z drugiej strony tacy zapłakani. Za jakiś czas przychodzimy odbierać nasze dziecko i zadajemy pytanie: i co, i jak? Byłeś grzeczny? Słuchałeś Pani? Słuchał Pani? Gdy nasze dziecko idzie wyżej do szkoły, znowu mówimy do niego podobne rzeczy. Słuchaj nauczycieli, odrabiaj lekcje, bądź posłuszny. Znowu mówimy do naszego dziecka o posłuszeństwie. Mówimy o pewnych zasadach, które pomogą mu w życiu, które są takim kluczem do sukcesu. Chcemy dobrze wychować nasze dzieci i jesteśmy w tym bardzo zdeterminowani. Ale z kolei, gdyby ktoś nas dorosłych spytał o determinację w naszym życiu, jak byśmy mu wtedy odpowiedzieli? Bo przecież nasze dzieci patrzą na nas, patrzą na dorosłych, patrzą na rodziców. Widzą, co nas w życiu interesuje, co nas w życiu zajmuje, co nas w życiu pociąga. To doskonale widać. A może jest tak, że niekiedy mówimy naszym dzieciom: a jak masz czas, to idź na nabożeństwo sobotnie, a jak masz czas, to idź na religię, jak masz czas, to poczytaj Biblię. Czy nie jest dzisiaj tak, że chrześcijańskie wychowanie naszego dziecka zeszło gdzieś na drugi, na trzeci plan, bo ważniejsza jest dobra szkoła, bo ważniejszy jest dobry start w życiu, bo ważniejsza jest dobra praca, bo ważniejsza jest kariera? Czy czasem nam się gdzieś kolejności nie pomieszały i priorytety? Duchowość naszego dziecka potrafimy gdzieś zepchnąć na dalszy plan, na plan poznanie Boga. Tego może się nie dać później w życiu dziecka nadrobić. Dlatego pamiętajmy o tym, że
Pan Bóg nas powołał do tego, abyśmy wychowali dziecko na dobrego chrześcijanina i to powinno być taką podstawą. Dzieci nas obserwują, dzieci patrzą na nas i to, co te dzieci widzą? Pewnie różne rzeczy. Jak można wymagać od naszych dzieci, żeby czytały Biblię, żeby studiowały Słowo Boże, jeżeli patrzą na nas dorosłych, a my tego nie robimy? Jak można mówić naszym dzieciom, żeby czytały książki chrześcijańskie, jeżeli rodzice ich nie czytają? Jak można mówić naszym dzieciom o tym, żeby chodziły na nabożeństwa, na ewangelizacje, na spotkania modlitewne, jeżeli my dorośli mamy z tym problem? Jak można naszym dzieciom mówić o dobrym szafarstwie, o pomocy ludziom biednym, ubogim, gdy my często starsi kulejemy tutaj, będąc samolubnymi? Jak można dzieciom mówić, aby były koleżeńskie, uprzejme, miłe w szkole, jeżeli my na co dzień tacy nie jesteśmy? Mówimy nieraz dzieciom, jak ważne jest zdrowie, jak ważny jest ruch, jak ważna jest dieta, a sami często siedzimy długo przed telewizorem, sami często jemy byle co. Dzieci nas obserwują, ale czy my jesteśmy wiarygodni? Czy my jesteśmy dla nich autentyczni? Czy my jesteśmy dla nich spójni w naszym chrześcijańskim życiu? A może jest tak, że to my, starsi, powinniśmy się pewnych rzeczy uczyć od naszych dzieci? Dzieci są szczere, radosne, autentyczne. Dzieci są takie bezpośrednie. Być może tego właśnie nam starszym brakuje. Grzech wypaczył wszystko, zaburzył. Wypaczył nasze relacje między nami, wypaczył również relacje między Bogiem, Stwórcą, a nami. Dlatego Pan Bóg po zaistnieniu grzechu pyta Adama, gdzie jesteś? Adam zaś ukrywa się przed swoim Bogiem. Dzisiaj również ten sam Bóg mówi do nas, do współczesnych Adamów. Mówi również do współczesnych Ew. Gdzie jesteście? Gdzie wy wszyscy jesteście? Żona powie, Boże, poczekaj, te seriale w telewizji są takie zajmujące. Łzy same ciekną. Mąż powie, co tam seriale? Sport to jest to. Jak patrzę na tych sportowców w telewizji, to jakbym siebie widział w młodości. To były dobre czasy. I tak potrafimy godzinami siedzieć przed telewizorem. A Bóg czeka, Bóg na nas czeka. Bóg czeka na swoje dzieci. Może mu poświęcą trochę czasu? Dobre dzieci to takie dzieci, które chcą przebywać ze swoimi rodzicami. Dobre dzieci to takie dzieci, które mają zaufanie do swoich rodziców. Dzielą się troskami, kłopotami, trudnościami, ale dzielą się również z nim radościami. Dobre dzieci to są takie dzieci w końcu, które są bardzo przywiązane do swoich rodziców. Czy my, siostro, bracie, jesteśmy takimi dobrymi dziećmi naszego Boga? W Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale, tam wersety od 28 do 32, jeżeli ktoś to proszę, chce, to proszę otworzyć sobie Ewangelię Mateusza, 21 rozdział, wersety od 28 do 32. Tam odnajdujemy podobieństwo o dwóch synach. Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź prasuj dziś winnicy. A on odpowiadając, rzekł: tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł: nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: ten drugi. Rzecze im Jezus:
Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego, albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu. A wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Tak się złożyło, że ja również mam dwóch synów. I niekiedy mówiłem jednemu, przynieś to czy tamto. On mówił, tak, tato, dobra, przyniosę. Ale jednak czekałem, czas mijał, a on tego nie przyniósł. Gdy mówiłem to samo drugiemu mojemu synowi, mówił, a wiesz co, nie chce mi się. Ale później zastanowił się nad tym wszystkim i okazało się, że przyniósł to, o co go wcześniej prosiłem. I chociaż słowa są w życiu naszym ważne, najważniejsze są jednak czyny. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale, w 3 wersecie czytamy słowa. Druga Księga Mojżeszowa, 24 rozdział i 3 werset. Czytamy słowa. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. Lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Izrael był takim synem, z którym Pan Bóg zawierał przymierza, z którym Pan Bóg zawierał różne przymierza. Był takim synem, który zapowiadał się dobrze, ale nie do końca jednak wytrwał. Pomimo tak dużych błogosławieństw, jakie miał od Pana Boga. Można by go tutaj porównać do tego pierwszego syna z tego podobieństwa. Drugi syn nie chciał być posłuszny, nie chciał pracować w winnicy. On się nie zapowiadał w ogóle dobrze. Jednak po czasie ten syn się zreflektował i poszedł, aby tam pracować. Niekiedy jest tak w życiu, że pewni ludzie zapowiadają się źle. Nie chcą być posłuszni Bogu, nie są posłuszni Bogu, ale coś w ich życiu się zmienia, przychodzą i stają po tej dobrej stronie. Jest również całkiem odwrotnie, że niektórzy zapowiadają się bardzo dobrze, wspaniale, ale coś w ich życiu się zmienia na gorsze. Odchodzą ze zborów, odchodzą z kościoła. Niestety też tak bywa. Miałem takiego kolegę, chodziłem z nim ładnych kilka lat do jednej klasy. W jego rodzinie był alkohol, raczej było biednie. Z nauką zawsze był na szarym końcu w klasie. Pod koniec roku zazwyczaj mówiono do niego, nie przejdziesz z kolegami do następnej klasy. Z takimi ocenami po prostu się nie da. I tak czasem był płacz, niekiedy przyszła mama i tak cudem przychodził z klasy do klasy. Było słabo, było bardzo słabo, ale udało mu się skończyć zawodówkę. Wcześniej skończył szkołę oczywiście podstawową. I tak na kilka ładnych lat straciłem z tym kolegą kontakt. Ale po tych kilku latach znowu spotykam innego kolegę, który znał jego. I pytam się tej osoby, no a co z tym Tomkiem? Tomek, nie uwierzysz. Ja mówię, co się takiego stało? On skończył studia. Mówię, jak to studia? Mówię, no ale wszyscy, ale nie on. No tak, skończył studia. Poznał taką fajną dziewczynę. Naprawdę niesamowicie się zmienił. Jego życie się zmieniło. I tak pamiętam, były osoby również w klasie, jak to się mówi, na samym przedzie, jeżeli chodzi o naukę, a studiów nie skończyły. A ten te studia skończył. Dla mnie to było takie niesamowite. To było dla mnie takie niewiarygodne w tamtym momencie, jak to usłyszałem. Niekiedy mówi się właśnie, że z tego czy z tamtego to nic nie będzie, ale życie czasem pokazuje zupełnie coś innego. Pokazuje, że to było tylko nasze myślenie i wcale tak być nie musi.
Takim przykładem jest mój kolega ze szkoły, ale takich przykładów jest dużo, dużo więcej. Życie czasem zaskakuje, dzieją się w nim naprawdę dziwne rzeczy. I dlatego tym bardziej w życiu chrześcijańskim powinniśmy być na takie pewne cuda przygotowani. Nasz Bóg jest Bogiem cudów. On może zmienić nasze życie. On może zmienić każdego. Wierzmy w to, że tak jest. Do którego syna z tego podobieństwa zatem można byłoby nas porównać? No wydaje się, że zdecydowanie do tego pierwszego. Przecież to my kiedyś Bogu powiedzieliśmy, tak, chcemy być naśladowcami Jezusa Chrystusa. Chcemy podążać tą drogą, którą Ty wytyczyłeś. Jednak chodzenie z perspektywy czasu na tej drodze może różnie wyglądać. Czasem stajemy i zastanawiamy się, czy iść dalej. Jesteśmy takim synem, z którego ojciec mógł być zadowolony, ale czy ojciec zadowolony jest z nas nadal? Czy ten syn, który się dobrze zapowiadał, dalej idzie tą dobrą drogą? Czy po tej drodze dobrej nie błądzi? Czy ten syn podąża w tym dobrym, właściwym kierunku? Dobrze jest być synem, dobrze jest być dzieckiem, ale również dzieci mają swoje obowiązki. Pamiętajmy zatem o obowiązkach bycia dzieckiem Bożym. Dobrze jest studiować Biblię, dobrze jest znać Biblię, Słowo Boże, ale pamiętajmy również o tym, że Bóg oceni, co myśmy w naszym życiu z tą wiedzą biblijną zrobili. Nie możemy myśleć, że kiedyś tam przyszliśmy do kościoła adwentystów dnia siódmego, że przyjęliśmy chrzest, a to jakoś tam będzie. Nie możemy żyć przeszłością, jakkolwiek ta przeszłość byłaby dobra. Do nas należy teraźniejszość, a ta teraźniejszość z kolei zadecyduje o naszej przyszłości. Więc jeżeli w naszym życiu chrześcijańskim się zatrzymaliśmy, to zacznijmy znowu biec. Na mecie na nas czeka Ojciec. On nas wypatruje. On chce, by jak najwięcej dzieci do tej mety dobiegło. Obyśmy tego celu nigdy nie stracili z naszych oczu. W Biblii, w Słowie Bożym, czytamy takie budujące słowa w liście do Galacjan w 3 rozdziale, tam 26 werset. Albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12 werset. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. List do Rzymian, 8 rozdział, 14, 15 i 17 werset. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Małe dzieci, mały kłopot. Duże dzieci, duży kłopot. Patrząc na moje życie, na moje osobiste życie, gdy miałem kilka lat, przy moim wychowaniu moim rodzicom nie brakowało troski, problemów. Gdy miałem kilkanaście lat, te troski i problemy nie zniknęły. Gdy miałem 20 lat i więcej, 20 kilka lat, sądzę, że sytuacja dużo się nie zmieniła. Rodzice zawsze myślą o swoich dzieciach, chociaż te dawno już są dorosłe. Podobnie jest i z nami. Gdy patrzymy na swoje życie, możemy zapewne stwierdzić, że Pan Bóg miał problemy z nami w przeszłości, że Pan Bóg ma problemy z nami w teraźniejszości. I niestety te problemy nie znikną, dopóki żyjemy na tej planecie grzechu. Dlatego nastawmy nasze uszy na słuchanie głosu Bożego.
i bądźmy posłuszni. A gdy upadamy, prośmy o ratunek, prośmy o pomoc. Sami przez nasze życie nie jesteśmy w stanie przejść zwycięsko. My, jak te małe dzieci, potrzebujemy opieki. Potrzebujemy stałej opieki. Miejmy zaufanie do naszego Ojca. Dajmy się Jemu prowadzić przez życie. On jedynie zna drogę do celu. Jedynie On ją zna. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Apostoł Paweł do Kolosan. Jakimi jesteśmy rodzicami dla naszych dzieci? Jakimi jesteśmy dziećmi dla naszych rodziców? I najważniejsze pytanie, jakie zadam, jakimi jesteśmy dziećmi naszego Boga? Są to bardzo ważne pytania. Są to pytania, które powinniśmy sobie zadawać. Stawiajmy sobie takie pytania. Odpowiedź na nie w naszym chrześcijańskim życiu jest bardzo ważna. Ona jest naprawdę ważna. Amen.